To jest bardzo ciekawe miejsce, ponieważ tu no, oprócz różnych gatunków płazów występują dwa, które są bardzo rzadkie w Europie, są chronione dyrektywami unijnymi, czyli draszka grzebieniasta i kumak nizinny. Teoretycznie, zgodnie z prawem, powinien być teren objęty ochroną, niestety nie jest. Cześć Mariusz. Cześć. Cześć. Z nami jest Mariusz Waszkiewicz z Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody. Znajdujemy się na dnie stawu. Kiedyś było tu wody po pas. Wody nie ma. Tak, jeszcze parę miesięcy temu brodziłem tutaj po pas w wodzie, wyciągając butelki ze stawu, a właściwie w tej chwili wypadało. Można byłoby przejść i je pozbierać bez wchodzenia do wody. To jest taki zbiornik no, okresowy, jak jest suche lato, to faktycznie nie ma tu wody, ale mimo to jest cenne miejsce. Występuje tu kilka gatunków płazów, w tym takie, które są zagrożone w skali europejskiej i są chronione dyrektywami Unii. A co ciekawego można znaleźć tutaj, chodzi o zwierzęta albo rośliny? Znaczy tu przede wszystkim ze względu na zwierzęta, ze względu na płazy, kilka gatunków płazów, w tym taki rarytas, to znaczy traszka grzebieniasta, która no jest bardzo rzadkim gatunkiem w skali europejskiej i no jest chroniona dyrektywami do tego stopnia, że właśnie teren powinien być objęty formalną ochroną. Podobno jest jeszcze jeden staw, gdzie można znaleźć wodę tutaj o tej porze roku. Czy stawków jest kilka, no ale podejdziemy na ten drugi, być może chyba najciekawszy w tym terenie. O. Idziemy szukać wody. Jest susza, trochę wody jednak mimo wszystko zostało. Teraz jest pytanie, czy znajdziemy dzisiaj traszki. No, nie najlepsza, że tak powiem, pora. Jakbyśmy przyszli jakieś dwa miesiące temu, czy nawet miesiąc, to pewnie tak. To jest miejsce, w którym ja widziałem największe traszki, jakie w ogóle w życiu widziałem. Znajdujemy się teraz na modraszkowej łące, która zarosła. Co się tutaj dzieje, powiedz? No właśnie, niestety nic się nie dzieje. Mimo że łąka w części należy do miasta, nie jest w ogóle koszona. No efekt jest taki, że zarasta i tak w tej chwili występują te dwa najcenniejsze modraszki, czyli Teleus malus i Tołus. No jeżeli tak dalej pójdzie, to łąka zarośnie po prostu i po motylach zostaną tylko wspomnienia. Natomiast jest drugie zagrożenie, ponieważ no wokół jest plan, żeby wokół powstały bloki. Inwestor mówi taką bardzo, no byłaby śmieszna, gdyby nie była tragiczna rzecz. To znaczy uważa, że jeżeli zabuduje z jednej strony blok, z drugiej, z trzeciej, a w środku zostawi takie podwórko, to łąka wilgotna się utrzyma, co jest oczywiście absurdem, kompletnym.
Na tym terenie, oprócz tych motyli, które są niezmiernie ciekawe, jest też kilka ciekawych chronionych roślin, typu kosaciec syberyjski, który jest też gatunkiem zanikającym w Europie, czy pełnik europejski, które są bardzo piękne wizualnie, natomiast są też chronione, no ale jest ich też coraz mniej, bo też zarastają tymi krzewami. Na Zasiówku jest 20 jaskiń. Znajdujemy się przy jednej z tych jaskiń. Z nami pan Andrzej Górny z AGH. On jest geologiem. Ta jaskinia nazywa się jaskinia z kulkami. Ma aktualnie 100 metrów długości, 12 metrów głębokości, czyli schodzi praktycznie do podnóża skały. Skąd ta nazwa? Dlaczego jest właśnie ta nazwa? Więc po powtórnym odkryciu, gdyż jaskinia znana była już na początku XX wieku, później uległa zasypaniu i w 1993 roku krakowscy grotołazi odkopali wejście. A dlaczego wiedzieli? Gdyż tutaj zimą wydobywa się wręcz kłąb pary ciepłego powietrza, gdyż w jaskiniach mamy 100% wilgotności i przy silnym mrozie para kondensuje się tutaj i stąd wręcz taki słup wydobywał się z kamieni i oni, idąc za tym, odkopali ten otwór i tutaj za otworem znajduje się salka długości około 10 metrów, półtora wysokości, gdzie na samym środku, na takim kopcu właściwie ziemnym, skórzany worek, w którym było kilkanaście kul do muszkietu ołowianych i 6 szkół do falkoneta, czyli do działka używanego w okresie wojen szwedzkich. Teraz jesteśmy w jaskini Twardowskiego, największej jaskini na Zakrzówku, która ma 500 metrów długości. Jaskinia jest znana od dawna, już pierwsze wzmianki mamy z 1865 roku. Z tym, że nie ma w niej, archeolodzy nie stwierdzili żadnych śladów bytności człowieka w niej, jak to ma miejsce w większości jaskiń podkrakowskich. Tym niemniej jednak jest to bardzo rozległy system, trzypoziomowy, w którym nawet mamy bardzo ładne formy naciekowe, na szczęście w partiach niedostępnych, gdyż ona jest otwarta, często odwiedzana przez turystów. Warto nadmienić, że w jaskini w 1963 roku profesor Karol Starmach odkrył nieznane dotychczas dla nauki gatunki sinic, które tu występują na ścianach, takich galaretowatych, na skorupieniach. Natomiast to są bardzo ciekawe formy powstające poprzez wypłukiwanie sadzy, która kiedyś się utworzyła na ścianach przez jaskini. Jest to proces samooczyszczania się jaskini. Zakrzówek! MML! Z nami pan Andrzej Madej. Wydaje się, że Zakrzówek to idealne miejsce do uprawiania sportów. No tak, nie tylko pływać, ale i biegać tutaj można znakomicie. Czy to jest najlepsze panorama Krakowa? No też tak uważam, że stąd jest najczystsza taka panorama Krakowa, lepsza niż z kopca Kościuszki. No. Ja byłem inicjatorem założenia Obywatelskiego Komitetu Wspierania Budowy Trasy Tynieckiej. Taka była pełna nazwa. Ten komitet powstał w 2001 roku. Przewodniczącym był przewodniczącym Rady Dzielnicy ówczesny, pan Jerzy Grela. Zebraliśmy się w gronie kilkunastu osób, bardzo takich zaangażowanych społeczników, profesorów, urbanistów, sportowców. No i w te kilkanaście osób zaczęliśmy, jakby to ci powiedzieć, lobbying. Zaczęliśmy pisać listy, robić wywiady, rysować plany, zrobiliśmy seminarium, jedno, drugie, otwarte. No i tak po trochę udało się. Ta społeczna idea weszła do planów miasta.
te tereny, z których my teraz korzystamy, którym się przyglądamy z taką satysfakcją, to są tereny par excellence publiczne. Tu nie mam żadnych wątpliwości, że zezwolenie na wybudowanie czegoś tutaj musiałoby być decyzją publiczną, polityczną, że to nie można przyjść i wybudować tutaj, dlatego że ktoś jest właścicielem samej ziemi. Ja niezwykle sympatyzuję i solidaryzuję z ruchem Zielony Zakrzówek, taką grupą kilkudziesięciu społeczników, którzy od kilku lat dzielnie walczą przeciwko temu zabudowaniu, no nie tych terenów bezpośrednio, ale już okolicznych, więc dzielnie walczą ci liderzy, ja ich jakoś próbuję wspierać, podobnie jak większość mieszkańców tutaj okolicznych. Zatem biegniemy dalej. Tak jest. Tak. Biegniemy?